Zespół Skrylejd z Częstochowa drugi sezon z rzędu walczy o ligowe punkty na boiskach pierwszej ligi kobiet. W kolejnym roku zmaganiami naszej drużyny kierować będzie Patryk Mrugacz, który po przerwie ponownie objął funkcję szkoleniowca zespołu. Taką propozycję dostałem przed sezonem powrotu, z racji, że tam gdzieś z tą drużyną czuję się mocno związany i też odpowiadałem za akademię, to zdecydowałem się podjąć tego wyzwania niełatwego w tej sytuacji, jaką mieliśmy, bo wiadomo, że ta sytuacja nie była prosta. Nowy stary trener to nie jedyna zmiana, jeśli chodzi o drużynę Skra Ladies. Jak mówi nam Patryk Mrugacz, przed sezonem trzeba było wykonać sporo pracy, aby skompletować skład. Kilka zawodniczek pożegnało się bowiem z zespołem. 8 piłkarek opuściło zespół, w tym 4 takie znaczące przed sezonem i musieliśmy gdzieś tam czynić starania o to, żeby ten zespół wzmacniać i tak naprawdę na nowo zgrywać, a jak wiemy, jak odpada jedno ważne ogniwo w zespole, czy dwa, to budowanie gdzieś tam trochę czasu zawsze zajmuje i tak jak teraz to wygląda, mimo tych 8 tygodni, które razem przepracowaliśmy, to te wzmocnienia, które gdzieś tam dopiero na koniec okresu przygotowawczego nam dotarły w tygodniu przed ligą, gdzieś tam potrzebują jeszcze troszkę czasu, żeby to wszystko zagrało nam tak, jak należy. Czy zmiany kadrowe ostatecznie okażą się dobre, pokaże sezon. Na razie ekipa Skry Ladies może się pochwalić jednym zwycięstwem, jednym remisem i niestety jedną porażką. Doświadczyliśmy wszystkiego, tak naprawdę od zwycięstwa po remis i porażkę, natomiast gra naprawdę napawa dużym optymizmem i zespół dobrze wygląda, szczególnie pod względem motorycznym od początku rozgrywek, a jeśli chodzi o gdzieś tam względy taktyczne, to docieramy się z każdym tygodniem i naprawdę ta gra wygląda bardzo, bardzo obiecująco. Projekt Skra Ladies to nie tylko pierwszy zespół, ale także szkolenie młodych zawodniczek, które w dłuższej perspektywie powinny zasilić drużynę pierwszoligowca. Zespół jest bardzo obiecujący, jeśli chodzi o zespół trampkarek, natomiast to, co jest ważne, to bardzo duży przeskok jest między piłką młodzieżową a piłką seniorską i oczywiście my staramy się go ułatwiać. Już w tej chwili te najzdolniejsze tak naprawdę dziewczyny z tej drużyny trampkarek trenowały z nami cały okres przygotowawczy po to, żeby gdzieś tam te różnice zniwelować. No i widzimy, że jest duża dysproporcja widoczna i na pewno troszkę czasu zajdzie, zanim skończą swoją przygodę w piłce juniorskiej, dołączą do nas i będą gotowe, żeby występować w pierwszym zespole.